Nie mogłaś zrobić tego ciszej? Nie. Znalazłaś coś ciekawego? Kolejny przepiękny żeton. Idziesz? Robi się. Tam, w ścianie klifu. Widzisz tę bramę? Jest w dobrym stanie. Idziesz ze mną? Chętnie rozprostuję nogi. Super. Co to za miejsce? Cholera wie. Proszę, proszę. Małpy. Widzę, że się cieszysz. Lubię małpy. Co my tu mamy? Popatrzmy. Też ci się wydaje, że to wygląda jak mapa? To nasza mapa. Zaznaczę te miejsca na mapie. Kolejny hojsalski żeton do kolekcji. A co z tymi symbolami? Symbolami? Jest szpara, akurat wielkości żetonu. Przetestujmy to. Kilka miejsc na mapie się zapełniło. Widzę. A jeśli znajdziemy wszystkie żetony? Te postaci to pewnie hojsalscy królowie. W sumie 11. Pomogą nam odnaleźć kieł? No raczej nie, ale... Łatwy zarobek. No. Właśnie. Chodź, bierzmy się do roboty. Pomocę! Fraser! W tamtych ruinach chyba coś jest. Tak, małpy. Oprócz małp. Hej, żadnych gapowiczów, sio! No, a było tak fajnie. Chcesz, żeby narobiły na siedzenia?
Nic nie widać. Ani nie czuć. Jedźmy. Patrz, to jeden z wozów Asawa. Tu jest chyba czysto. To załatwi sprawę. Już. Okej. Jeszcze, jeszcze. Już! Chodźmy do środka. Jak myślisz, co to za miejsce? Ciężko powiedzieć. Forteca? Na świątynię raczej nie wygląda. No to wchodzimy. O, sala kontra tygrys. Niezbyt wyrównana walka. Tak właściwie to Sala wygrał. Żeby ochronić guru, zabił tygrysa jednym ciosem. Stąd też wzięła się nazwa Hojsalowie. W ich języku hoj znaczy uderzyć. Nie, 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 nie! Nic ci nie jest, Fraser? Nie, spoko. Chodź. Cały kompleks jest pod wodą. Spróbujmy się stąd wydostać. Zostawili swój sprzęt. To powinno się przydać. Poprawka. Nasz sprzęt. Cześć, chłopcy. Słyszę, że jestem słaby. Nie,
nie stać nam na takie luki. Ktoś na pewno chodzi za wyjście. Jestem mniejszy niż inni. To już nie mówimy o twoich stopach? Przecież... Ty dupku. Zaraz. Co to było? No byłaś, nie bój się. O, rany. Co to jest do diabła? Okej, zobaczmy, co się wydarzy. Posąg się poruszył. No nic, zobaczmy, co z tego wyjdzie. A niech mnie, to już wyższa szkoła jazdy. Cholera, posąg znowu się poruszył. Ostrożnie. Nie podoba mi się to. Kurde. No chodź! Idę.
Noż na litość boską! Trzy posągi z dwoma różnymi symbolami. Gwiazda i pierścień. To kojsalskie symbole spojrza, ale twoje określenie są. Jasna cholera! Nieźle. Nie śpiesz się. Dam radę, dam radę. Dobra, wyszłam. Chodź. Już idę. Tak myślałam, że czeka nas powtórka. Skąd wiedziałam? Nieszczęścia zawsze chodzą trójkami. Tylko nie to. Prawie.
Zauważyłaś, że symbole na kolumnach i na toporze są takie same? Tak. Ale farb! O mały włos! Świeże powietrze. Popatrz na to. O co się zakładamy? Mówiłam ci, że to klucz. Plus dla ciebie. Przetestujmy go. Co się dzieje? Stara hojsalska układanka? No tak, kładam topór. Miło cię widzieć, siwo. Co teraz? Teraz zakręcimy tą korbą, no i zobaczymy. To bezpieczne? Wiesz, że poszukiwacze skarbów muszą się liczyć z ryzykiem. To podobnie jak najemnicy. Ale kiedy wyciągam zawleczkę, przynajmniej wiem, co się wydarzy. Nie wiesz, co to zabawa. Słyszałaś? Też to czujesz? Mhm. Wow. Fraser. Co? Popatrz na to. O kurde. W zboczu tej góry jest jakieś olbrzymie rzeźbienie. A ty się bałaś, że kto zakręci tą korbą, zginie. Na szczęście jest ze mną córeczka archeologa. Zapewnił ci fajne dzieciństwo, co? Nie najgorsze. Sporo mnie nauczył. A na punkcie hojsalów miał fioła. Na nic nie miał czasu. Ja, jeśli już szukam skarbu, wolę cokolwiek zarobić. Słusznie. Ja też nie ryzykuję za grosze. Domyślam się. Dowodziłaś wojskiem. To poważna sprawa. Mam to we krwi. To firma ojca. Dostałam ją w spadku. Rodzinny biznes? Mm. Niezłe bagno. Pewnie słyszałaś. W końcu bracia Drake są ci bliscy. Tak, no wiesz, to rozmowa nie na teraz. To dokąd teraz? Tamten fort pośrodku jeziora wygląda zachęcająco. No i tamten budynek nad wodospadem. Trzeba było spytać o Drake'ów zanim.